Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Sam, jeśli chcesz sprawdzić, czy zmierzasz w dobrym kierunku, spójrz na kompas. On zawsze wskaże ci drogę. No, chyba, że zmierzasz donikąd. Ciśnij lewy bumper, aby przejść w tryb kompasu. Chyba wciśnij i przytrzymaj. No dobra. W centralnym nie tylko mieściła się siedziba Bridges. Był też ośrodkiem ruchu rekonstrukcjonistów. Gdy prezydent nie potrzebowała specjalnego leczenia, nigdy by go nie opuściła. A gdyby ona została, to my też. Kurde, musimy teraz wejść na szybko sobie w audio, nie? To będzie chyba tu. Bo trochę za głośno jest. Sterowanie, ustawienia audio. Głośność ogólna, tak. Zoptymalizuj źródło głosu. O, a nie ma takiej osobnej opcji? O kurde. Dobra, chyba że będzie gdzieś tutaj. Interfejs? Nie. Język? Też nie. Przepisanie, ustawienia gry może? Poziom trudności. Logowanie, awatar. Ok, spoilery? Dobre. Ostrzegałem przed wyjrzeniem i poproszę. Zawartość, porady. Kurde! Ajajaj, nie da się zmienić. Chciałem troszeczkę zmniejszyć dźwięk gry, a podbić dialogi, no ale niestety. Dobra. To dzidujemy w takim razie tutaj. Oddział izolacyjny, północne peryferie węzła stołecznego chyba tam było. Parametry życiowe wciąż się pogarszają. Nie ma szans na wyzdrowienie? Moim zdaniem nie. Nie. Powinniśmy zacząć przygotowania. Sam? To ja. Deadman. Wybacz, taki nawyk. Musisz wiedzieć, że pani prezydent niedługo umrze. Dziękuję. To uśmierzy jej ból i pozwoli jej porozmawiać z tobą ostatni raz. Jej. Pierwszej kobiecie, która rządziła Stanami Zjednoczonymi. Musisz ją pamiętać. Wychowała cię. Nie jesteś odpowiednio ubrany. Zdejmij to przed spotkaniem. Czy sam jest synem, czy też może raczej przybranym synem prezydentki? Kurująco, dobra, automatyczne zmienianie. Żeby to od razu sobie skakało. Biuro pani prezydent. Okej. Okay. O, tego typa w masce. Prawa ręka prezydent i dyrektor Bridges. Die Hardman? O, byłeś w Bridges 1. No, to nie trzeba was sobie przedstawiać. Czym się nazywa człowiek szklana pułapka? Jak ktoś rozumie nawiązanie, nie? Jak może tak nie zrozumieć? Minęło 10. Spójrz na nas. Dwóch nieśmiertelnych popaprańców. No tak. Dobrze cię widzieć.
Prezydent czeka. Twoja matka, Bridget, jest w kiepskim stanie, ale na pewno cię pozna. Czyli syn bezpośrednio. Chyba, że oni po prostu nie widzą różnicy. Panie i dlatego... prezydent, sam tu jest. Mówią, matka nie ma cocha. Damy wam chwilę. Sam, wiedziałam, że wrócisz. Jak się miewasz? Wydaje mi się, że rak akurat w tym świecie to jest chyba najmniejszy problem. Amelie. Amelie? Wiesz, że udała się na zachód. Zajęło jej to 3 lata. Próbuje odbudować nasz kraj. Nadal się w to bawicie, co? To ciebie chciałam tam wysłać, Sam. Mamy mało czasu. Pomóż Amelie, ona cię potrzebuje. Razem możecie nam pomóc odnowić więzi. Możecie nas znów zjednoczyć. Jeśli na nowo nie połączymy sił, całą ludzkość czeka zagłada. Państwo nie jest nam potrzebne. Nie mów tak. W pojedynkę przepadniemy. Nie, już po Ameryce. Rządzisz jednym wielkim niczym. Sam, posłuchaj. Co oni przez te rurki wpinają? Takie moje pytanie. Proszę. Aha, to już chyba wiem. Czyli chcesz mi pomóc? Nie, ja... Ale jak kurde, akurat kropla tego temporalu spadła akurat chyba na Amelie, na tym kocham zdjęciu. Kocham cię, Sam. Będę na ciebie czekać. Na plaży. What? Czemu nagle miała taką młodą twarz? Pani prezydent! O nie. Tracicie tego, straciliście, tak mi się wydaje. I to zanim ją w ogóle Die Hardman podniósł z ziemi. Czas zgonu.
Okej, teraz te rurki z góry mają trochę więcej sensu. Ale rozumiem, że tam kilku jeszcze było też takich właśnie. Posłuchaj, nikt nie może się dowiedzieć o jej śmierci. Jeśli to wyjdzie, będzie po Bridges. To, co się tu stało, musi zostać w tej sali, rozumiesz? Tak, dyrektorze, ale co zrobimy z ciałem? Bez utylizacji... Tym się nie przejmuj. No, niech zgadnę, ja muszę zajść do spalarni, co ja? Sam. Przed śmiercią prezydent zawarła z tobą kontrakt. O czym ty gadasz? Jako członek Bridges będziesz nam od teraz pomagał w odbudowie Ameryki. Chcesz mnie zwerbować? Tak jak ona, co? Udało się jej. Spójrz na rękę. Mocna symbolika. Nie sądzisz? Dyrektorze, nowotwór zajął dosłownie całe ciało. Pobranie narządów jest wykluczone, a autopsja nie będzie konieczna. Należy skremować ciało, zanim dojdzie do martwicy. W przeciwnym razie będziemy tu mieli krater. Czego chcecie? Nie mamy teraz żadnych kurierów, a zespół od utylizacji zwłok nie żyje. Ale ciało prezydent trzeba spalić. Droga z węzła stołecznego do spalarni została zniszczona przez rozpróżnię. Można tam dotrzeć tylko pieszo, przez góry. Ale stężenie hiralium jest tam olbrzymie. Przez wynurzonych. To robota dla specjalisty. Z Dooms. Repatrianta. Więc to tak. Dlaczego? Sam musisz się śpieszyć. Bierz się do dzieła. Samie, porterze Bridges. Co, let's go, bierzemy starą pewnie na plecy i do spalarni. A czemu takiego autka nie mogę sobie wziąć, co? Dobra, Ferena, droga jest zniszczona, no to daleko nie pojadę. Posłuchajcie mnie. Prezydent Strand wierzyła w amerykański rekonstrukcjonizm. Robiła co mogła, by na nowo zjednoczyć naród. Bez niej nie byłoby Bridges. Zasłużyła na pogrzeb z honorami. Ale nie możemy go wyprawić. Jeśli umrze, Ameryka również. Bez niej Bridges się rozpadnie. Słuchaj. Jej kremacja musi pozostać absolutnie ścisłą tajemnicą. No dobra, powiedzmy, że tak będzie. Kto ją zastąpi? To koniec. Już po Ameryce. Sam, Ameryka nadal żyje. Podobno umrze wraz z Bridges. My o tym wiemy. Ale mamy kogoś, kto może zająć jej miejsce. Niby kogo? To nie sprawa na teraz. Ważne, że dokończymy dzieło twojej matki. Odbudujemy Amerykę zgodnie z jej wolą. Przecież właśnie po to powstało Bridges. Więc postaw ten pierwszy krok i zanieś ciało prezydent do krematorium. Jeśli na nowo nie połączymy sił, ludzkość czeka zagłada. To ciebie chciałam wysłać. Jest mało czasu. Kocham cię, Sam. Będę czekać na ciebie na plaży. Kieruj się na południowy zachód. Pamiętaj, że będziesz szedł przez teren wynurzonych. Zbudowaliśmy spalarnię wysoko w górach, żeby hiralium nie dostawało się do miasta z dymem. Nie będzie łatwo donieść tam ciało.
Będziemy cię monitorować. Gdyby coś się działo, pomożemy ci przez kajdanki. Wiesz, jakie w przypadku Die Hardmana z tą maską jest to jest zajebiste ułatwienie dla ludzi, którzy piszą mu dialogi? Bo jemu, on normalnie gada, ale ta szczęka czaszki się rusza sama, samoistnie. Nie zgodnie z jego szczęką, tylko tak, o, po prostu. Gdyby jest wystarczający ruch, nie? Więc de facto można, on może mówić co chce. Sam, mówi Die Hardman. Deadman wyjaśnił ci, jak korzystać z kajdanek. To teraz ich użyj i odszukaj spalarnię. No już ją widzę, więc nie wiem. Jest jakieś mega potrzebne. Węzeł, spalarnia tu. Jak duża jest ta mapa w ogóle? No, zakładam, że to był ten cały węzeł centralny, co? Który poszedł się jebać. Dobra, czyli idę tutaj, potem idę tu. Nie wiem, tu, no i tu. Sam, chyba nie muszę ci przypominać, że kiedy transportujesz zwłoki do utylizacji, liczy się każda minuta. Wystarczy 48 godzin od momentu zatrzymania akcji serca i będziemy mieli nowiutkiego wynurzonego. Super, a dasz mi jakiś motor, żebym szybciej się przedostał? Wait, czekaj, gdzie to? No oczywiście, że w tą stronę. Tak. Transport zwłok czy tu się kołyszą już częściej niż jakiekolwiek inne ładunki. Osobiście nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. To się. Jakby to są zwłoki, nie? Więc. Czy to trzeba jakoś faktycznie być jakimś mega delikatnym? Kurde, no to... Bo oczywiście nie mogą mi tego otworzyć, nie? No po co? Ale jakbyście mi dali teraz jakiś kurde pojazd, to bym się naprawdę nie gniewał. Dajesz, biegusiem. Bo niestety niewiele więcej mogę zrobić tak naprawdę. Prezydent Bridget Stratt była symbolem amerykańskiego rekonstrukcjonizmu. Nawet kiedy państwo legło w gruzach i ludzie rozpierzchli się po całym świecie, nie straciła wiary w szansę na wspólną zjednoczenie. Naród był w nią zapatrzony i dał się porwać jej nadziei na uratowanie Stanów Zjednoczonych. My nadal wierzymy, że da się odbudować kraj. Ameryka nie umarła. Tak samo jak niegasnący zapał Bridget. I tak to sobie tłumacz, co? Dobra, jakieś outcut tutaj są. To pytanie, czy ja mam sobie jakieś zgarnąć? Nie, nawet nie ma opcji, żeby wsiąść, więc raczej nie. Szkoda. Strażnice służą do badania obszarów wokół nich z dużej wysokości. Wybierzmy. Okej, dobra. To dla ciebie. Dzięki za pomoc. Dobra, to skorzystajmy ze strażnicy w takim razie. Zobaczmy. To są kryptobioty, jak rozumiem. Tu... O! Kryształy chiralne! Okej, okay, mogę je oznaczyć? Mogę, poproszę. Kolejne kryptobioty. Okej. Okay.
tutaj więcej kryształów, poproszę. Co jest tutaj? Nie wiadomo. Jeszcze więcej kryształów. Dobra, oznaczamy, oznaczamy. Kryptobioty, tutaj jakaś drabina widzę. No i tam nasz cel. Okej. Dobra, to obszajmy te kryształy, tylko może zejdźmy lepiej w sposób normalny. Chociaż w sumie też pytanie, czy mogę zbierać teraz te kryształy, nie? No, no właśnie tak. Zobaczymy. Dawaj, biegł się, biegł się. No, 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 balans, balans, balans. Dobra. Aha, nie mogę. Specjalne urządzenie. No dobra. To... No, 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 spokój, 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 spokój. Dobra, to odznaczmy sobie te kryształy. Usuń znacznik. Gdzie tu? O, właśnie, tu jeszcze jest bliżej. Dobra, pójdźmy bardziej w tamtą stronę, bo to już będziemy się chociaż przemieszczali w stronę... To jest tak dupnęło przed chwilą, że mi ekranem zatrzęsło. To pytanie. Jak się wygląda, tylko takie otwarte ręce. Intrygujące. Tędy raczej nie przejdę. Taka będzie trzeba. Nie, osy tu nie widzę niestety. No, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Oj! Żeśmy się wydupcyli niestety.
To jak krwi tam straciliśmy, ale... Nic tam. Będę szkoda, że ciało naszej matuli tak żeby traktowali, kurde. W średni sposób. Potem się nie wespnę, nie ma szans. No ale to powinien być normalny przejście, tak mi się wydaje. Jasny dzień. Pojedzie to, po czym faktycznie zobaczył jasny gwint. No. Siebie. Spokojnie, spokojnie. Nie ma co się martwić. I znowu takie jebnięcie. Widzieliście to przed chwilą, nie? Możesz zapisywać wciski, otwierając kajdanki za pomocą startu i wybierając system. Nie wiem, co jak gra to proponuje, to może lepiej to zróbmy. No, cóż, kajdany. Zapisz postępy. Okej. Okay. Dane, zaś poradę, więc dać do skipnięcia po prostu. Dobra, zobaczmy co takiego się tutaj uda nam zrobić. Znaczy uda, no. Wiadomo co trzeba będzie zrobić przecież, nie? Zaś to dupnięcie było. Reaktywacja terminalu. Oddaj ciało kremacji. Okej. Okay. Numer 3. Ściśle tajne. Teraz takie błyszczące to jest to Hiralium, tak? Raz na stężenie Hiralium w twojej okolicy. Żeby zaraz nie było za łatwo. Temporal. Wracaj, szybko. Sam, spal też ten drugi ładunek. Jest ten drugi ładunek? Co to? ED-28. Wcześniej należał do Igora. Był do ciebie podpięty tam w kraterze. Czemu tu trafił? Bo idzie do utylizacji. Centralny przepadł razem z naszą siedzibą. A wszystko przez wadliwego Eudeka. Widziałem log Igora. Ale przecież on żyje. Da się go naprawić i nie przeżyje sam poza kapsułą. Może ci być żal, ale decyzja już zapadła. Idzie do pieca. Dyrektor zatwierdził rozkaz. Jakby Kojima zrobił horror, to by się naprawdę sprzedał.
krew zaczęła teraz parować, czy sparzyła tego nie wy... Sam! Słyszysz mnie? Szlak, chyba straciliśmy sygnał. Sam, jak sytuacja? Stężenie Hiralium wciąż wzrasta. Sytuacja? Chujowa. Za dużo ich. To pewnie przez ciała, których nie donieśliśmy na czas. Tak już tam mamy klimat. Możesz to przeczekać? Nie. Zbliżają się do mnie. Muszę zwiać, zanim mnie zauważą. Sam, jeśli wchłonie cię wynurzony, dojdzie do rozpróżni. Ty wrócisz z martwych, ale po tym miejscu zostanie wielki krater. Mam pomysł. Wspomnienia tego dzieciaka? Włączaj się, gnojku. No zadziałaj, no. Dobra. Do dzieła. YOLO. Dobra, jak się skradać? Bo raczej nie w sposób normalny. Przecież wciskam B i się skradam, nie? Ale... Włączaj się cicho i ostrożnie. Nie ma mnie. To podchodzi pod horror autentycznie. Obok są. Na razie. Nie, spokojnie. Tu nikogo nie ma. Dobra. Jest spokój. To spieprzamy stąd. Uff, dobra. Elo, wypieprzamy stąd. Równowaga. No. Okej, no i dzida. Spokojnie. Ja tam z maniery już piłem. Nie potrzebuję póki co kolejnej. Jest mi quest teraz? Czy mam się cofnąć, czy jak?